wysłuchaliśmy dwóch przykładów działań, gdzie organizacja się zbudowała, ma swoją strategię, plany na następne kilka lat i prowadzi, trzyma jeden temat i nie popuszcza, nie odchodzi na boki, tylko stara się realizować wszystko, co jest z tym związane. Przedstawiam Państwu Zenona Michajłowskiego, który jest takim, powiedziałabym, animatorem różnych działań, kiedy obywatele walczą o swoje prawa, korzystając z prawa do informacji. Zenon jest strażnikiem prawa do informacji, jest pojedynczą osobą, korzysta ze swojego prawa człowieka, ale jednocześnie bardzo często pokazuje innym, jak mogą korzystać ze swojego prawa człowieka dla ich dobra. Nie jest to typowy projekt strażniczy w tym sensie, że właśnie jest organizacja, strażnicy i tak dalej, ale zaraz się przekonacie, że tak samo jest problem, korzystamy z prawa, tak samo jak w działaniach strażniczych, budujemy swoją wiedzę, zaczynamy się specjalizować w nowych dziedzinach i rozwiązujemy problem. I chciałam Cię prosić, Zenonie, żebyś nam opowiedział o przykładzie, o Twoim działaniu, które przeprowadziłeś w Nowej Soli, w miejscu, gdzie mieszkałeś, mieszkasz, zależnie od tego, gdzie wybierzesz w danym momencie miejsce do życia. Wydarzenie było związane z budową budynków socjalnych. Jak to się stało, że ty się w ogóle tym tematem zainteresowałeś? Znaczy, no, stało się to po prostu dlatego, że z mieszkania, w którym mieszkałem, jeździłem do mojej mamy, którą się opiekowałem po obrzeżach, no, takiej wsi na obrzeżach tego miasta, no i przejeżdżałem rowerem. Coś zaczęło się tam, jakieś fundamenty zaczęli ryć. No, skojarzyłem sobie, czytając lokalną prasę, że tam powstają tak zwane lokale socjalne, do których to będą wykwaterowywać tych takich, którzy nie płacą, albo dewastują, albo tam z tych innych lokali. Z tej relacji prasowej jedno zwróciło moją uwagę. Być może nie zwróciłoby uwagi, gdyby nie moje wcześniejsze doświadczenie takie ekologiczne. No i że tam będzie ogrzewanie piecowe. Wtedy sobie, znając tą okolicę, uświadomiłem, co to oznacza. Mianowicie, no cóż, ci, których nie stać, lub którzy no, z różnych powodów tych lokali komunalnych, kwaterunkowych nie mogą zajmować, zostaną tam przeniesieni. No i oni będą sobie w tych piecach ogrzewać. No czym będą ogrzewać? Śmieciami. Dobrze. Drewno. Wezmą to, co w okolicy. W okolicy jest lasek, więc ten lasek stopniowo będzie znikał. Ale obok jest duże osiedle spółdzielcze, kilka tysięcy osób, które ma śmietniki. A w śmietnikach co jest? Opakowania. Plastikowe. Plastikowe. Które dobrze się palą i dają dużo energii. No to wtedy pomyślałem sobie, że no, warto byłoby coś temu pomysłowi tego prezydenta i tego wiceprezydenta, bo to ich wymysł był, że coś by zrobić, ale co? No i zobaczyłem, że po drugiej stronie drogi, gdzie mają być te lokale socjalne, stoi pojedynczy blok. No to podjechałem kiedyś pod taki podjazd i mówię, czy wy wiecie, co to dla was oznacza, dla waszych lokali. Będzie tutaj poważny konflikt społeczny wywołany przez, no, że jakbym tak, niefrasobliwe myślenie administracji publicznej, która sobie wyobraziła. To poszedłem do tego urzędu, no i tutaj już mając pewne doświadczenie w korzystaniu z mojego prawa do informacji, no, zażądałem protokołu, bo tam w gazecie było coś tam, to dziennikarz napisał, no, z tych projekt, co no, wyszło na to, że rzeczywiście te piece mają być i że tam mają być te paleniska i to ma być tak urządzone. No to wziąłem te informacje, pokserowałem sobie, no, znaczy pokserowałem, zażyczyłem sobie kser. Chciałem po prostu wiedzieć, że rzeczywiście te piece będą, że te budynki, które za chwilę powstaną, tak będą wyposażone. No i pojechałem tam któregoś dnia jeszcze. No i coraz większy tłumek się przed tymi ławeczkami zbierał, tego. No ja mówię, no patrzcie, mówię, ale poza tym nie wierzcie mi, idźcie sami.
Idźcie sami, no tak samo jak ja poszedłem, idźcie, weźcie, zobaczcie, przeczytajcie, no a później myślcie, no i mówię, a co my możemy zrobić? No, ja mówię, no, no mówię, no możecie się udać do mediów, no patrz tutaj i spróbować te media, może kupią temat, że tutaj szykuje się konflikt, że wy jesteście. Mówię, no będzie najbliższa sesja tam za ileś, no macie tutaj i weźcie program tej sesji tego, jest dla publiczności miejsce. No rezultat tego był taki, że kiedyś poszli tam, nawrzucali tym radnym, wybuchł skandal, media to opisały, te prowładza, media tam czyniły z nich takich awanturników, no ale media opozycyjne z kolei czyniły tam tych takich zatroskanych obywateli. No i efekt był taki, że zmieniono projekt i wprowadzono piece elektryczne. No to jest taki drobny przykład. Już później oni sami działali, to znaczy jeżeli uświadomili sobie wspólny interes polegający na tym, że zarówno i wartość ich mieszkań, jak i ich zdrowie będzie zagrożone i że mają wspólny interes i w związku z tym muszą połączyć swoje wysiłki, jest to dość doświadczenie widać uniwersalne. Ktoś, kto ma problem, jak spotka się z kimś innym, kto ma problem, jak uświadomi sobie, że ten problem trzeba rozwiązywać, to później się zaczyna specjalizować. Oni się też później zaczęli specjalizować, zaczęli czytać literaturę o tych dioksydach, później z tymi dziennikarzami rozmawiali już jak... No to tak się dzieje. Watchdogiem można być w każdym miejscu, w każdej sytuacji. No jeżeli się... No wtedy trudno mi powiedzieć, czy to było klasyczne watchdogowanie. No. Na pewno zobaczyłem konsekwencje pewnego rozwiązania. Wyobraziłem sobie, co to oznacza realizacja tego modelu. No i pozostawało jakoś tam doprowadzenie do świadomości jakiejś społeczności tego obrazu, co to oznacza. No a resztę to już oni musieli zrobić.